Państwu. Dzień dobry. Ja dzisiaj już nie ma, wita Was las. Bo was się chata, że się zimno wilki wyją. My przeziębiamy i potem nie możemy dla Was zrobić materiału. Proszę Państwa, dzisiaj robi kabaret dwóch starszych panów, robi dla Państwa fajną historię, bo tutaj zgłosili nas mieszkańcy ulic Fabryczna od 2 do 8. Tak. I sprawa dotyczyła takiego czegoś, chodziło, że oni już zabiegali, teraz oczywiście jak wiecie jest już tam kopany, podkopywany ten obrywają na parking chyba. No bo jest, no jak już wiedzą, że jest przeatakowane. No tak, to... ale my tutaj mamy papiery, proszę Państwa, które zaświadczają, że jest, to była wielka, wielka walka, bo to, proszę Pana, ja Panu powiem, 14 stycznia złożyli do burmistrza Kuczyńskiego wspólnota mieszkaniowa Fabryczna 88 pismo właśnie wzywające do takiego czegoś jak właśnie parking czy te dziury, które tam tak, są. Tak, tak. To było pismo stycznia 2019, proszę Państwa. Ci Państwo no, długo, długo czekali, wręcz wreszcie zebrali podpisy, możecie zobaczyć podpisy i dnia 22 listopada, to już pod koniec tego roku, czyli styczeń i listopad, złożyli kolejną, no, ale tym razem już petycję z uzasadnieniem i z podpisami. Niestety i na to prawdopodobnie nie było odzewu, więc mieszkańcy Fabrycznej zaniepokojeni napisali kolejne pismo do burmistrza gminy Chocianów i skierowali je to pismo wszędzie, czy nawet do telewizji Lubin, telewizji tak, Wrocław, tak, do wszystkich wspólnot. Proszę Państwa, chodzi o to, że chcielibyśmy Państwu odczytać, zwrócić uwagę na to, że po prostu to są czasowe rzeczy. A jak wiemy, dopiero dzisiaj pan Kluczyński gdzieś tam w jakiś sposób no, zaczyna coś robić. Ale tak, to chyba rękoma by pan tego MZK był widziałem, że wyrzucił ziemię, nie? Także widzicie, jak tutaj długo trwa procedura walki z tym no, naszym kryształowym. To jest tak bez projektu, takie byle co nie, zrobię. Nie, bądźcie przestraszyli. Proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo dobry tekst. Ja Państwu przeczytam, nie? To pewnie. To jest pismo skierowane, jak powiedziałem Państwu, do burmistrza gminy i miasta gminy Chocianów 29.11.19, czyli tak naprawdę to było przed teraz. No teraz o niedawno. No, jaka siła jest tego pisma? I siła pewnie mediów, bo zostało to wysłane do mediów. Ale... też kolega tutaj pana Mikołaja. Tak, tak, no znajomy. Znajomy też zwraca na to uwagę. A brzmi to bardzo pięknie. Do chwili obecnej, pomimo dwukrotnych naszych osobistych interwencji w Urzędzie Miasta i Gminy, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2019 roku dotyczące naprawy drogi wewnętrznej przy ulicy Fabrycznej i ulicy Zaułek Fabrycznych między blokami a garażami. Od ponad 10 lat prosimy o położenie odpowiedniej nawierzchni. Bezskutecznie. Na nasze usilne interwencje w urzędzie przywożono tylko kruszywo, droga rosła w górę, a po kilku tygodniach wracała do poprzedniego stanu, zwłaszcza po opadach deszczu. W ubiegłym roku pański poprzednik twierdził, że w opracowaniu jest dokumentacja i wkrótce przystąpią do robót. Minął następny rok i stan nawierzchni ulega dalszym pogorszeniom. Obecnie droga jest w fatalnym stanie jak nigdy. Wyboje, głębokie doły, a po deszczu ogromne kałuże. Przejeżdżając samochodem trudem unikamy uszkodzeń. Przyjazd karetki pogotowia do chorych pacjentów z klatek 2A, 2,4, 6A, 8A oraz zaułek fabryczny odbywa się po trawnikach i chodnikach. Stan drogi pogarszają samochody wywożące odpady z punktów PSZOK. W kampanii wyborczej pan burmistrz obiecywał publicznie, że postara się jak najszybciej rozwiązać ten problem, jednocześnie krytykując działania poprzednich władz. Skibickiego. Cianki, a zwalić najlepiej na Messerschmitta. My jednak nie możemy doczekać się odpowiedzi na nasze pismo skierowane do Pana w styczniu bieżącego roku. Nasza cierpliwość już się skończyła, a prosimy, nie prosimy, a żądamy położenia twardej nawierzchni na wyżej wymienionej drodze. Wielu z nas uwierzyło i zagłosowało na Pana. Rzeczywistość okazała się całkowicie inna od deklarowanej w kampanii wyborczej. A Kaczyński będzie, ta. Panie burmistrzu, nie przypominamy sobie w historii Chocianowa, aby dziury powstałe po ubiegłej zimie na niektórych ulicach nie były usunięte do obecnej chwili. W załączeniu lista z podpisami 85 mieszkańców wyżej wymienionych ulic, zdjęcia stanu technicznego omawianych ulic oraz kopie dotychczasowych pism, kopie niniejszego pisma przeczytamy niżej wymienionym instytucjom, aby mieszkańcy Chocianowa nie wstydzili się, jak przyjdą koleją do Warszawicy, Prażanie, a jak przyjadą tutaj chyba nie zrozumiałem tego kompletnie. Tylko jak kolej powstanie. A i jak Prażanie. No dobrze, że Oszaliński tu się pokazał, to może tory odda. Proszę Państwa, dokończę jeszcze, żeby do wiadomości to poszło przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Chocianów, ale tam lepiej nie wysyłajcie, bo to ten człowiek to chyba nie czytać nawet nie potrafi. Nie, jak ja gdzieś to się jankam, trzeba się nauczyć, ale nie uczyłem się tego tekstu. Starosta Polkowicki, czyli Kamil Ciupak też dostał. Tak, ciekawe, tak. Sam
Kamilek. To mi to interesuje. Pani dyrektor Kowalczuk z domu Kechle, pamiętajcie to, Kechle jest bardzo ważne, MZK GKM, telewizja regionalna Lubin, startopismo, telewizja Wrocław, wspólnota mieszkaniowa 2, 2A, wspólnota mieszkaniowa 4, 4A, wspólnota mieszkaniowa 6, 6A, wspólnota mieszkaniowa 8, 8A. Zadziałało? Zadziałało. Ale mamy tutaj, tak, ja coś a pan skomentuje to. No właśnie. Bo jak, ale nie, pan Marek powie, co pan, jak pan to odbiera? Czy to jest krzyk? Jak czy? Po prostu gminy obowiązek jest. Jest gminy obowiązek coś takiego zrobić drogę, czy ją utwardzić, ale oni tutaj... No ale proszę pana, poprosili oni w styczniu. A to, że oni prosili w styczniu... Powielają 22 listopada, aż wreszcie nie wytrzymują nerwowo, nie dziwię się. Nie, nie. I 29-11, czyli tuż przed grudniem. Tak. Dzisiaj nie wiem, który jest. A tu nagle pan... 10, tak, który dzisiaj jest w ogóle? 10. No, i teraz. Już robią. No to tak, no teraz. I teraz słuchaj tu, co jeszcze? Pan Osoliński... A właśnie, to może ja pan, a pan skomentuje. No, no właśnie. Państwo, pan Osoliński, dzisiaj dostałem ten, bo ja często no, nie sam nie szukam, ale dostaję. Pan Henryk Osoliński, tutaj muszę powiedzieć, państwo zobaczyć, daje na swoim fanpage'u zdjęcia tej tam kopania, widzi pan? I co on pisze? No, dzięki przychylności Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie z moimi sugestiami, tak. Heniu, powstaje parking przy ulicy Fabrycznej. Proszę państwa, oczywiście. Patrzycie na to kłamstwo tego człowieczka, bo tak. Wy go znacie, my zaraz o nim powiemy troszkę. Mhm. I popatrzcie na te dokumenty. Kto mówi tutaj prawdę? A kim jest pan Osoliński? Gdzie aspiruje? Niech pan powie. Pan Osoliński to jest taki pan, który ma zawsze przy sobie wazelinkę. Mówi pan? Tak, tak. I on, jak tylko widzi jakiś biznesik taki, można coś tu ukręcić, coś wykręcić. No to torów już nie ma, to ja chyba asfalt zwijał teraz. No, słyszał pan, że on tego startuje teraz te uzupełniające? No ale to on już dawno chodził do pana Kulczyńskiego, już ustalali sprawę. Bo po Kulczyńskiemu tu zależy, żeby... A to dlatego te choinki były na tym? No oczywiście. Na jarmarku. No, jeszcze nie wiem, czy się zdecydował, po ile będzie dawał przed wyborami, bo to... Wtedy... Kiedyś, jak ja pamiętam, jeszcze państwo też pewnie stali tutaj, mieszkańcy wiedzą, to było 20 zł chyba, tak? Tak. Tak jak ksywę. A, Heniu 20 zł. A, Heniu... To teraz może być, a, Heniu choinka. Tak. No coś może. Albo Heniu jak... A, no i oni się dogadali, bo tutaj widziałeś takie billboardy tam były, nie? Gdzie? No do Szczecina, do Wiednia, będzie kolej. Do Pragi i chyba, Heniu chyba jako datory, wiesz, bo on zwinął te tory. Szwajcarii co poszły. To Szwajcarii tam poszły, oni tam zwinęli te tory, rozumiesz, a teraz będą chyba, albo może je trzymali w lesie, wiesz. I teraz pani, będą... ale jak on zostanie radnym, to będzie wielką, wysoką, poważną personą. No to przerównać ci coś do Henia? No to może państwo pan coś powie. Proszę państwa, ja pan... z Heniem miałem duże przygody. Tak, ale ja mam przyrównam. Jak ten się nazywa, ten od sportu? Pan radny? Bałecki. Bo to można przyrównać takie Bałecki. Bałecki jak siądą razem obok, to tam będą siedzieć. No on jest tylko z tym, że Heniu ma, on jest bardziej obrotniejszy. Doświadczony. Panie, on parkingiem, człowieku. Panie, on służył tak. Z Kibickiemu, tak, był wierny z Kibicku. Panie! Tak. A przyszedł tylko Kowalski. No i przyszedł Kulczyński. I wazelinka. I no i bo takiego, co mnieś tam siedzi. Po prostu kto płaci, ten to, bierze Heńka i... To oczywiście jak potrzebuje. Kiedyś, wie pan co, kiedyś tam, jak czytałem, nie coś, bo... O, że Heni też grzuchówkę gotował. On tu też. Też, jak się dwa dobiorą. Z batyczem. A to potem się chochlami bili. Proszę państwa, kiedyś czytałem w jakimś poważnym piśmie, nie nawet tej mojej gazecie, którą tam wydaję wam od czasu do czasu, że to tacy ludzie się nazywają, wie pan jak? Brzydko bardzo. Prostytutki polityczne. No, żeby tylko, proszę, to i tak pan ją ładnie nazwał. To nie ja, to ja cytuję tam kogoś, że... Ja wie, ale to ktoś to i tak ich ładnie nazwał. Ja to bym miał lepsze ale okazję. Ale my się śmiejemy, może właśnie długo, niedługo, bo chyba 19... Ale niech państwo powiem szczerze, uważajcie, kogo wybieracie. Już weźcie się, podrapcie po głowach, bo jak wybierzecie, to nam normalnie Osoliński normalnie może nam asfalt zwinąć. Albo rozłoży jakiś ten... Gdzie tam zwinie człowieku? Tak, czerwony dla Tomka. Dla Tomka czerwony, a nam pozwijają. Będziemy po tych, po jak to, po wertepach chodzić.
Mało panie, nie będą, tu będą te, jak to, trakty te, takie drogi, no, wiesz, takie, wiesz, jak kiedyś były. I tak pisali tutaj. I to porządny musiał przejechać. Mieszkańcy wspólnoty na Fabrycznej, jak przyjadą wtedy Paryżanie, Wiedeńczycy, Warszawiacy, to Boże, Louvre tu jest. No, czy ty, Louvre. Żeby tylko Louvre. Proszę Państwa, nie wiem, czy Pan wie, ale chyba już 19 grudnia zaczyna się, mogą kampanię robić wyborczą, bo 15 kwietnia. Ale my już ludzi ostrzegamy, żeby... Ale nie, właśnie, bo żeby tak mówimy o Heniu, bo tam, czy ja go lubię bardzo. Ja też go lubię, jeżeli chodzi o taką... Ja naprawdę, ja go lubię, ale do tego on się nie nadaje. Nie zatrudniłbym go nawet na odwiernego, to jest inna kwestia. Nie. Takim ludziom się nie ufa i... Nie ma, taki wiesz... Ja 10 lat jeszcze się nie sprzedałem, już tam kombinuję coś, żeby się sprzedać, ale... To taki żarcie oczywiście. Nie, ale tak, ale to... Ale słuchajcie tu, Heniu ponoć ma taki piękny... Sad ma piękny. No to nie jaka hoduje. Dobra. I on to kiedyś mi tak, ja mówię, Heniu, a na co ci tyle tych krzaków tutaj, nie? A on wie, żeby dzieci wiedziały, jakie są tutaj drzewa, jakie to, no ja nie wiem, czy tam jakaś szkoła odwiedziła to, czy to nie widziała, to on wpuścił kogoś. Bo jakieś tam, powiedzmy, były takie, były takie dotacje i Heniu wziął dotacje, obsadził sobie tam, wiesz. Te unijne takie. Ale poczekaj. Jeszcze pamiętam, Heniu miał tam taki staw, i zarybił go karpiami tymi małymi, wiesz, no jeszcze tam tego, no, ja nie będę opowiadał, bo to jest historia, nie? Ale tutaj, i człowieku, tutaj o, tutaj jak teraz siedzimy tam i... Państwo nie widzą tego. Państwo nie widzą, ale tam jest koło urzędu, jest gniazdo bocianie, nie? I boć, tak, ale hej, ale bocian siadał na komin, tam na urzędzie i tam prosto, tam jak na wprost, to jest ten właśnie staw z tymi... Rybkami. I Heniu mówi, ty, co się stało, że z tymi karpiami? Ja, a bociany się karmiły. A bocian tylko do góry, nie, w dół, tam i w ten staw. Najedzony był. No i zażarły wszystkie rybki. No. Chociaż bociany dokarmił. No, to mu się udało. Dobry chłop. Dobrze. Państwa, będą wybory, to jest bardzo ważna sprawa, uzupełniająca. Dlaczego? Ja tylko ze dwóch względów dla mnie są one ważne. Oczywiście odeszła, i to bardzo słusznie, że odeszła, bo jest nieuczciwą kobietą. Nie. To pani trzeba Iza nazwać po imieniu. Ale teraz będziemy mieli wybór w czterech postaciach, tak? Tak. Czyli to będzie Heniu, bo to już chyba komitety zostały zarejestrowane. Tak, Heniu Osoliński, Katarzyna Pikulska-Danis. I on, to znacie pewnie jeszcze za czasów Kowalskiego, pracowała u niego. Była rzecznikiem, no kim ona jest, no mieszkała na Fabrycznej, obecnie nie mieszka na Fabrycznej, bo tu jej babcia mieszka w Chocianowcu. Tak. Następna osoba to jest Sarżyński młody. I kto jeszcze tam był? I Krzysztof Kowalczyk. I tutaj jest wielka sprawa. No, chodzi o tylko jedną rzecz, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu opozycja miała nadal przewagę. Nie, no i słuchaj, i właśnie Kulczyńskiemu zależy na tym, żeby ten, co teraz radnym zostanie, był po jego stronie. Tak, większość będzie. Żeby on po prostu mógł robić dalej, co chce, a rada, co ma większość po jego stronie, to tylko przytakiwać, a jak nie, to, ale to bardzo krótko, bo jak nie, to od razu... Także Państwu tutaj może naszym wyborem to raczej jest Krzysztof Kowalczyk. Dlaczego? Po pierwsze, on został wyrzucony z MZK z pracy, bezczelnie, bo tam różne takie komplikacje. Sądzi się w sądzie pracy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie ma dużo czasu, zna się, jest ekonomistą. Tak. Bardzo długo był radnym, czyli wie, jak tutaj się te rzeczy... No i raczej jest waleczny. Będzie waleczny, bo jest zły na ten, to samo istnieje, emocjonalnie. Tak. I na pewno nie pójdzie w konkury z panem Kulczyńskim, ani z żadnymi innymi postaciami tego świata tutaj politycznego, ponieważ on ma swoje zasady. Zresztą już jest na tyle wiekowy i tyle to przeszedł, że po co mu coś więcej. No, nikt niczym się go nie kupi, także na pewno będzie dbał o nasze sprawy. Sarżyński młody, to wiadomo, ma jeszcze czas, za 4 lata wybory kolejne, niech startuje, niech się uczy na razie. Kasia, no to już Państwo wiecie, to też moja znajoma, także nie będę tutaj, że nie chcę po uszach dostać, ale no mówię, dla mnie wybór jest Krzysiek, dlaczego będzie walczył dalej w Radzie, nie? A to, co się dzieje obecnie, no to widzicie, no jest słaba opozycja, która... żeby zarobić parę groszy tylko... To nie ma sensu. To nie ma sensu wybierać takiego... Bo dla mnie, ja powiedziałem, tak, mówiliśmy. To muszą być ludzie odpowiedni. Muszą najlepiej za darmo, jak oni tam służyli, bo to prestiż powinien. Nie, ale oni służą za darmo. Co ty? No tak. A tylko diety mają. No tak, na dojazd, tak, na kanapkę. No, wszystko. A mi kanapki nie daje. No nie, to ja ci mogę dać, tak?
Nie, no pomarańcza mam za ramuronę. No robi, nie tam masz orzeszki. Także Państwo sami dokonają wyboru, my będziemy jeszcze tutaj rozmawiali o tym przed w kampanii, będziemy... No na pewno, na pewno. Coś próbowali Państwu przytaczać, bo pewne zachowania będą duże, bo kampanię mu zrobi pewnie Kuczyński. No bo ja... A kto mu zrobi? No, a Państwo tutaj on widzą. On już mu robi, jak on mówi, że to jest jego inicjatywa, że to on tutaj... No, to jest kłamstwo, to jest kłamczuk. To już jest i naprawdę nadaje się do tej grupy Kulczyńskiego. No tylko. Do kłamczuszka Tomuśka. Tak. Bo kłamczuszek Tomuśek to robi. Proszę Państwa, ja jestem szczęśliwy, że to się wydarzyło, że ci ludzie napisali protest, że ludzie się budzą, że potrafią. A my jesteśmy szczęśliwi, że możemy Państwu to przekazać. Tak. Bo kto by Wam to przekazał? Kto? Właśnie. I to jest bardzo duża grupa osób się podpisała pod to, pracowała nad tym i mają, czyli tak naprawdę nie było tutaj inicjatywy Tomusia. Nie, ale jeszcze byśmy chętnie, jakby przyjechała jakaś telewizja, my też chcielibyśmy z tymi ludźmi przeprowadzić wywiad. No oczywiście będziemy, my zawsze tam jesteśmy gdzie... Będziemy to monitorować na bieżąco. Żeby... Bo dla nas, panie tak. Mikołaju, to jest 85 mieszkańców, jest, oni są dla nas bardzo ważni. Tak. Dla nas. A Kuczyńskiemu też. Dla Kuczyńskiego też, to z innej tej proporcji takiej. To tak, tak, no, suweren, tak. Tak. Przed tak. wyborami, a po wyborach. Także cieszcie się, że macie coś. Zrób to. Panie Mikołaju, niech cieszą się, że coś wywalczyli, bo to oni wywalczyli. Oni. Nie Heniu tam tutaj. No nie, ale... Ja wam to dam na filmie. Do ale tak. my teraz chcemy wam to utwierdzić, że tak jest. Ale właściwie to oni to wywalczyli. Tak, no bo no, właściwie... proszę, są dowody, proszę Państwa, my nie kłamiemy. My nie dostarczone nam przez mieszkańców, przez pana kolegę tam czy coś. Józefa Ślipkę. I czytałem Państwu. Państwo go znają? Józka, panie, wszyscy znacie. I to jest ja właśnie... Ja to też pamiętam bardzo dobrze. I my o tym cały czas mówimy. My tak. chcemy zachęcić Państwa do tej właśnie obywatelskiej postawy. Wywalczyć. On nie jest Waszym Bogiem. Nie. On nie jest cesarzem, królem. To jest po prostu zwykły, nawet gorzej niż zwykły człowieczek. I ma zarządzać tym, tutaj, a nie kombinować. Tutaj bardzo słusznie napisał w tej petycji pan, to pan ten... No to ta wspólnota. Ale tu pan pisał petycję tak... No tu jest do chwili obecnej po kropie naszego sojuszu. Ale pan... bardzo słusznie stwierdził, kierownik tej placówki samorządu, pełniący... Zatrudniony... Tak, kierownik placówki... Zabierzecie mu podatek, to ten człowiek nic nie zrobi. Nie wyjmie od kolegów, nie weźmie z Lubina. No, nie, on oddaje kolegów z Lubina, bo na razie to karni kolegów z Lubina. Proszę Państwa, dzisiaj byłem w urzędzie, nie powiem gdzie, nie wiem jak, tam jest naprawdę w piwnicy bardzo gorąco, tam warunki są okropne. Ten człowiek, tak samo było spotkanie w Chodzianowcu i tutaj gdzieś na tych stronach urzędowych naszych, o, bo to, bo tamto. Proszę Państwa, nie. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy tam byli na tym spotkaniu w Chodzianowcu i są oburzeni już tym, co on wyczynia. A nie do... Oburzeni. A tu już i jego to są dni policzone, także... Oby tak było, zobaczymy tak. kto to jeszcze zrobi. My na dzisiaj choinkowego Henia żegnamy. Polecamy, może by został tam, gdzie jest. A co to jest? Siedzi na choince i śpiewa? No nie wiem. Heniek przed wyborami. Proszę Państwa, dziękujemy Was. To był specjalny odcinek kabaretu dwóch smutasów. Panów. Tak. Dziękujemy.